Wiesz, mamo, pamiętam teraz, jak to się zaczęło. To było zaraz po przeprowadzce. Ile miałem lat? 4? Może 5? Byłem tak młody, taki niewinny. Nowy dom był piękny, mamo. Pamiętasz, jak biegałem z pokoju do pokoju? Tak dużo się wtedy śmiałaś. Byliśmy szczęśliwi, wszyscy z nas. Dom był tak wielki, dużo większy od starego. Ten miał dwa piętra. Na parterze był duży pokój i trzy sypialnie. Judy, taty, twoja. No i moja, na końcu korytarza. Pamiętasz jednak, co mówiłem ci o piwnicy? Zawsze mówiłem, żebyś tam nie szła. Wyczyściłabyś moje łzy. Nie pamiętasz pewnie nawet, że ci o tym mówiłem. Ale ja pamiętam i nigdy nie zapomnę. To się zaczęło ode mnie, schodzącego na dół samemu kilka razy. Kiedy tam szedłem po coś, widziałem, jak rzeczy się ruszały. Małe, czarne rzeczy. W rogach, na starym telewizorze, w korytarzu, w pralni, wszędzie. Biegały w kątach moich oczu. To zmuszało mnie do ucieczki na piętro. Pamiętam, że raz Judy powiedziała: "O, Casey znowu się boi." Bałem się tych rzeczy, mamo. Tak bardzo się bałem, kiedy wysłałaś mnie tam w ciemność samego. Bałem się o moje życie. Nigdy nie wiedziałem, co może się tam zdarzyć. W końcu doszło do tego, że nigdy nie chodziłem nigdzie bez włączania światła. Zostawałem na górze, a jeśli musiałem gdzieś iść, pstryczek od światła zawsze był włączony. Ale nie chciałem, żeby ktoś wiedział, że się boję. Kryłem mój strach jak tylko mogłem, mamo. Kryłem, dopóki nie zobaczyłem najgorszej rzeczy. To nie było długo po tym, kiedy zobaczyłem je po raz pierwszy. Zacząłem je słyszeć. Mówiły rzeczy szepcząc. Przedrzeźniały, wyśmiewały. Poruszały rzeczami w piwnicy. Te ciche dźwięki nie znaczyły niczego dla ciebie i reszty rodziny. Odwróciłaś się plecami do tych dźwięków. Przymykałaś na nie oczy. Pamiętam, jak raz znalazłaś chusteczkę w twoim łóżku. Śmiałaś się z tego. Nie należała ona do nikogo z nas, tylko na ciebie tam czekała, prawie jak ostrzeżenie. Ale podziękowaliście tym rzeczom za ich prezent, robiąc z tego żart. Mamo, dlaczego nie posłuchałaś, kiedy powiedziałem ci, żebyś przestała? Kiedy miałem 8 lat, głosy były już regularną rzeczą w naszym domu. Słyszałem każde ich słowo. Te rzeczy, które nazywałem szepcicielami, mówiły o wszystkim. Mówiły o nowych rzeczach, które mogły robić, aby być groźne. Jak bardzo je bawiliśmy, jak najlepiej skrzywdzić rodziny w ich domu. Nauczyłem się od ciebie, aby nie zwracać uwagi na te rzeczy. Ale to stawało się coraz mocniejsze. Pamiętam, jak jednej nocy leżałem w łóżku i usłyszałem, jak otwierały się drzwi. Nie mogłem sypiać, więc głosy drażniły mnie często w nocy. Ale szepciciele nigdy nie poruszały obiektami tak mocno i głośno. Wiedziały, że nie śpię. Wiedziały, że to najlepszy sposób na wystraszenie mnie. Głośne ruchy były słyszalne z kuchni i żeby się obronić, zarzuciłem koc na głowę. Chciałem się tobie wypłakać, ale nie chciałem ci zaszkodzić. Usłyszałem skowyt z kuchni. Był na tyle cichy, aby nie obudzić nikogo innego. Wiem, że jeśli to przeczytasz, krzyczałbyś na mnie, że jestem tak głupi, ale musiałem zobaczyć, co jest w kuchni. Musiałem wiedzieć, co to za zło czai się na moją rodzinę. Korytarz wydawał się bardzo zimny w gorącą letnią noc. Światło, które już zapaliłem, wcale nie robiło mojej wyprawy do kuchni mniej przerażającej. Moje stopy rozbijały ciszę, kiedy powoli szedłem do strachów tak cicho jak mogłem. Tak bardzo się bałem, a pot z mojego ciała przyklejał ubrania do mnie. Mamo, nie chcę cię straszyć, opisując to, co było w kuchni, ale opowiem ci najlepiej, jak potrafię. Mała postać, wysoka na jakieś pół metra, stała przede mną. Była całkowicie czarna, miała żółte oczy. To jest jedyny sposób, jak można ją opisać. Śmierdziało roztworem z oleju rzepakowego i smoły.
to wydawało ten dźwięk jak strzelający ogień i szybkie, niezrozumiałe szepty. Ta postać sprawiła, że się bałem, mamo. Ona wyszła prosto do mojej duszy, sprawiła, że byłem jakby zamarły w całkowitej ciemności. Kiedy patrzyłem na tę rzecz, ona patrzyła we mnie i otworzyła usta, których nie było widać na pierwszy rzut oka. Jej gęba była pełna ostrych jak brzytwa zębów, a to podkreślało prawdziwą grozę tej sceny. Tak szybko jak usta się otworzyły, tak szybko się zamknęły. Spojrzała w jej prawą stronę. Mamo, nie zauważyłem tego. Nie zauważyłem Dino. Dino, nasz biedny piesek, leżał po środku kuchni pod stołem. Wielki nóż rzeźnicki był wbity dokładnie pomiędzy jego żebra. Dino zaskomlał ostatni raz, złapał ostatni oddech i umarł bolesną śmiercią. Nie wiedziałem, co zrobić, mamo. Nie miałem kontroli nad swoim ciałem. Płakałem. Nie krzyczałem, kiedy łzy płynęły mi z oczu. Nie wiedziałem, co jeszcze zrobić, mamo. Nie mogłem mu pomóc. Kiedy usłyszałem je z korytarza, drzwi do pokoju Gigi i twojego były otwarte. O Boże, mamo. Byłem tak bardzo spanikowany. Bez namysłu wbiegłem do pokoju Judy. Judy nie żyła, mamo. Była cała pocięta, ale nie chciałabyś znać szczegółów, jak twoja córka została zabita. Po prostu wiedz, że nie miała szans na przeżycie. Nie miałem czasu na rozmyślanie. Musiałem sprawdzić, co u taty. Co dziwne, światło w twoim pokoju było włączone, więc nie musiałem iść za daleko, żeby zobaczyć tatę leżącego na podłodze w dziwnej, okropnej pozycji. Dwa noże od masła były wbite w jego kark, mamo. Nie wiem, jak to mogło się stać. Nie byłaś w swoim pokoju, nie byłaś tam. Dlaczego cię tam nie było? Czy usłyszałaś ich idących? Czy naprawdę myślałaś, że ucieczka do piwnicy będzie najlepszym rozwiązaniem? Wiedziałem od razu, mamo. Wiedziałem, że tam będziesz, próbując uciec przed złem, które było na parterze. Zbiegłem po schodach, mając nadzieję na zdążenie przed szepcicielami. Znalazłem cię tam. Światło było wyłączone. Znalazłem cię leżącą pod starym telewizorem. Miałaś blizny na głowie i nogach. Traciłaś bardzo dużo krwi. Kiedy mnie zobaczyłaś, krzyknęłaś. Krzyknęłaś tak głośno. Nie rozumiałem. Ale wtedy zobaczyłem je. Szepciciele zdążyły przede mną. Krzyczały: zabić ją! Zabić ją! Musimy ją zabić! One krzyczały do mnie, mamo. Mówiły mi, że mam cię zabić. Mówiły mi, że musisz umrzeć. Wtedy spojrzałem na moje ręce. Były pokryte krwią, mamo. Krew była na moim nowym zegarku. Krew spływała po moich rękach. Trzymałem nóż. Nóż z kuchni. Kiedy popatrzyłem i z powrotem na ciebie, szepciciele zniknęły. Byłaś tylko ty i ja. Włączyłem światło i uśmiechnąłem się. Krzyknęłaś. Podniosłem nóż w mojej ręce. Powiedziałem ci, mamo, żebyś nigdy nie wchodziła do piwnicy. Dlaczego mnie nie posłuchałaś? Dobra. Chciałem wam powiedzieć, no, ta pasta mi się generalnie podoba, ale nie podoba mi się moment z tym psem, który był zabity. Jest taka krótka informacja, tylko chciałem wam powiedzieć, bo nie mogę wytrzymać, muszę wam powiedzieć, że po prostu zdecydowałem się rzucić palenia od 3 dni, biorę Desmoxan. Tak więc to taka krótka informacja, no trzymajcie kciuki. Nie chciałem robić osobnego filmu, nie chciałem się, kurde, specjalnie w filmiku z tą informacją robić, że rzucam palenie. Po prostu przy okazji to powiedziałem. No, to jak ktoś nie subuje kanału, to zapraszam, bo jak widzicie, subów jest bardzo dużo, wyświetleń też bardzo dużo, sam się zdziwiłem. No, tak więc do usłyszenia w następnej creepypaście. Cześć.